Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie, szczególnie moje te kochane osoby, co zawsze ze mną rozmawiają, dają mi lajka, tak żeby mi było też przyjemnie, to Was najbardziej witam i wszystkich innych, tak? I tutaj powiem Wam, przy ostatnim filmie było pytanie, co chcecie dziś, tak, posłuchać, jakie filmy mam nagrać? I czytałam Wasze wszystkie komentarze i tak, na pierwszym miejscu uważam, że jednak wygrał temat co myśli, czuje, zamierza plus wiadomości, karteczki. Na drugim miejscu większością jakby ilością głosów było skomplikowane relacje. Także zaczniemy od tego skomplikowane relacje. I tutaj macie dwie talie. Wybierzcie sobie talię, która Was najbardziej przyciąga, którą najbardziej czujecie. Najpierw włączcie sobie po prostu pauzę. Albo pauzę, kochani. Albo szybka decyzja, bo ja już będę zaczynała. Ok? Mam nadzieję. Tutaj trochę naświniłam, ale nie przyjmujmy. To nie jest brud, to jest wosk i to jest szałwia. To także to jest wszystko w porządku, to co może być u czarownicy na stole. Dokonany wybór, kochani, i ja zaczynam. Zaczniemy sobie od tej talii, jeżeli wybrałaś, będziemy sobie patrzeć. Dobrze? Wam na razie odłożę. Razem otworzymy, razem potasujemy. I temat oczywiście jest skomplikowane relacje. Jeżeli jesteś w skomplikowanej relacji, to ja myślę, że temat jest jak najbardziej dla Ciebie. Skomplikowane relacje. Zobaczymy, co tutaj karty pokażą. Jak będzie wyglądało? Myślisz, że to jest najważniejsze w skomplikowanych relacjach. Ok. Zobaczymy sobie. Jeżeli to jest Twoja talia, bardzo się skup, bo to wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak się skupisz. Musimy zarezonować, tak? Ty i ja. Ja potasuję przy Tobie, a Ty myśl o swojej osobie. Zobacz, wypaliłam dziurę. A Ty myśl o swojej osobie. Skomplikowane relacje. Ajajaj, faktycznie skomplikowane. Jaki rogacz. Skomplikowane relacje. Co jest u Ciebie teraz z tą Twoją osobą? Co u Was się dzieje teraz? Co się u Was teraz dzieje? Co się u Was teraz dzieje? Wiecie co, kochani? Strasznie silna męska energia. Raczej skomplikowana relacja, ale bardziej przez mężczyznę, bynajmniej ta osoba, która się czuje taka bardzo męska. Czasami bywa tak, że mężczyzna może mieć bardzo delikatny charakter, tak? Więcej tego pierwiastka żeńskiego, taki delikatny. To wtedy kobieta, bo to wtedy ktoś mówi potocznie, kobieta nosi spodnie, tak? Tutaj powiem, że jest bardzo silna energia męska, w którymś z Was, no przeważnie jednak mężczyzna. Zobaczcie dwie karty, to znaczy tak jakby od mężczyzny wszystko zależało. On uważa, że ma to mądrość, on uważa, że ma to potęgę, ma to siłę. Także spójrzcie na te dwie karty tej decyzji takiej, którą tak jakby... To wszystko od niego zależy. Spójrz na tą kartę, niby taka święta, tak? Ale władza. Nie inaczej jest z tą kartą. To znaczy w tym momencie wygląda, że mężczyzna tak jakby chciał powiedzieć, że ode mnie wszystko zależy. Musisz uwierzyć mi, że sytuacja jest pod kontrolą. To znaczy tą sytuację kontroluję. Uważam, że robię wszystko zgodnie z najwyższym dobrem. Z wolą mojej duszy nawet muszę zachować zdrowy rozsądek,
ponieważ to nie tylko, tylko w tej sytuacji nie tylko chodzi o nas oboje. Chodzi też jeszcze czasami bywa o dzieci, o kogoś innego, tak? Bo ta karta mówi o tym, że ktoś stawia na piedestale, na pierwszym miejscu zawsze rodzinę, dzieci, pracę. To z tym trzeba się liczyć, to trzeba uszanować, bo no to jest dla tej osoby najważniejsze. To właśnie, wiecie co, tak czuję, to połączona taka energia. Ta wiedza, którą musi przekazać czy pracownikom, czy potomkom swoim, dzieciom, ale też jego własne dobro. To znaczy bardzo tutaj, powiem Ci, silnie czuję takie troszeczkę osobę, ona na pewno siebie tak nie postrzega, taka narcystyczna, tak? Ale też tak najbardziej jakby myśli o sobie w tym momencie, taka najważniejsza, tej dobro, ta jej strona, tak? Najbardziej to myśli jakby w tym momencie o sobie, o swojej pracy, o swojej rodzinie. Tak jakby zawsze nie zauważała, że i ty pracujesz, i ty masz rodzinę, tylko spójrz, ja mam dużo pracy, spójrz, widzisz, ja mam rodzinę, tak jakby ona tu na całym świecie pracowała tylko jedyna. Nikt inny nie ma problemów, tylko ona ma problemy. I trzeba z tym się liczyć oczywiście. To sytuacja jest troszeczkę trudna. Zobaczymy, jak to między wami będzie w tej skomplikowanej relacji, jak to będzie teraz w najbliższym czasie. To będzie w najbliższym czasie. Tu powiem Ci, w najbliższym czasie nikt nikomu nie odpuści. Będziecie dużo się przykładać, jeśli chodzi o tą relację. Oboje, przynajmniej tutaj na tej karcie to widzimy jedną osobę. Niespecjalnie widzimy tą drugą, ale załóżmy tak, że ta druga gdzieś tam w tle jest. Powiedzmy, że tutaj stoi. No jedna jest na pierwszym planie, na pierwszym miejscu, to znaczy ktoś jeden będzie dawał z siebie naprawdę dużo, żeby doszlifować, dopicować, tak? Tak na maksa, żeby ta relacja była cudowna, żeby miała szansę istnieć. To znaczy ktoś bardzo będzie się starał, będzie zarywał nocki, będzie odkładał czasami pracę, obowiązki, tylko żeby jednak dotrzeć do tej osoby, do jej serca, do jej jakoś, wiesz, pokazać się, zobacz, jestem, dbam. To znaczy dużo pracy czeka, tak? Jeszcze zanim będziecie chcieli być razem, to musicie naprawdę siebie dać oboje dużo, bo jeżeli oboje tutaj dacie coś z siebie, to na pewno szybciej ukończycie. A jak nie, no to jedna osoba będzie musiała to dłużej robić. Ale widzę tak, jakby to warte było, bynajmniej tak myślicie, że jest warte. A potem to się okaże, jak tu pracowaliście na tym, jak bardzo było warte. No ale tak uważacie i będziecie uważali, że jest warte. Zobaczymy tak troszeczkę dalej, jak to będzie wyglądało w waszej tej relacji. No wygląda, że idzie to do szczęścia. Kochani, jeżeli jest sytuacja taka, że wy nie macie jednak rodzin, dzieci, to powiem, że to jest wasze szczęście. Bez tutaj nawet nie ma o czym mówić, bo jest dziesiątka pentakli. Jest co prawda sytuacja nie za fajna w tym momencie, niełatwa bym powiedziała, ale tutaj dla większości, jak nie dla wszystkich, to ja bym powiedziała, że będziecie w związku, wszystko wam się poukłada. Jednak dobrze, że się nie poddajecie, dobrze, że próbujecie, bo może jeszcze nie teraz, może jeszcze dużo tutaj czeka, ale idzie do szczęścia. To znaczy ta relacja, wydaje ci się, że jest trudna, też mi się wydaje, że trudna przez to, że ta osoba tak rządzi, ale jednak coś tam wyrządzi i jednak dopuści ciebie do siebie i jednak osiągniecie to pełnią szczęścia. Będziecie razem, będziecie mieli dzieci, będziecie mieli wnuki, także wszystko wam się poukłada. Także magia działa. Zobaczymy wiadomości od tej osoby. Wiadomości od tej osoby. I teraz też musisz bardzo się skupić. Też bardzo się skup, ponieważ te wiadomości mają dotrzeć do ciebie. Już proszę, mamy jedną. Byłaś mi naprawdę bliska. Myśl proszę o tej osobie, bardzo myśl. Wiem, że to jest trudne, cały czas na pewno myślisz, ale myśl jeszcze. Nie żałuję niczego, co do tej pory zrobiłem lub zrobiłam. Pamiętajcie, że kochani, tutaj się odmienia.
w zależności, czy pytasz o mężczyznę, czy o kobietę, to nie jest ważne. Ja robię jako dla istot żyjących, a nie dla płci. Także sobie tutaj końcówki odmieniajcie, nie ma tutaj znaczenia ta końcówka żadnego. Ta osoba, co byś chciała przekazać. Jest to częścią mojej historii, mojego życia. Co jeszcze by ci chciała przekazać? Co ta osoba chciałaby ci przekazać? Czuję, że to ja wszystko zepsułem lub psuję. Jeżeli jest trudne. Może z tego powodu, że się wydaje, że on taką ma władzę nad waszą dwójką i że to od niego dużo zależy. Lub od niej. Szukam drogi do twojego serca. Wtedy pojawiłaś się ty. Co byś jeszcze chciał powiedzieć lub chciała? Bo osoba sobie tu pozamienia. Twoja osoba, co by ci chciała powiedzieć? Z tych już nic. Zobaczymy z drugiej. Co jeszcze by ci chciała przekazać ta osoba? Co by ci chciała przekazać? Pragnę twoich ust. Co jeszcze, proszę, co jeszcze? Co jeszcze? Z tych nic. Czekajcie, jeszcze wezmę. Jeszcze mam 4 razy mam wziąć. 4 karty. Zobaczmy, co jeszcze. Co ta osoba chce ci powiedzieć? Nie będę z nikim konkurował. Kochaj mnie takim, jakim jestem. Co jeszcze? Co jeszcze? Chciałaby ci powiedzieć twoja osoba. Boże, gdybym dziś stracił nadzieję, proszę przypomnij mi, że twoje plany są lepsze od moich. Boję się zdrady. I jeszcze raz weźmiemy karty, wszystkie, które tu są, z innych. Zobaczymy, co z tych kart by chciała ta osoba ci powiedzieć. Co jeszcze? Co jeszcze? Co chcesz powiedzieć? Co chcesz dopowiedzieć? Mów, proszę. Powiedz. Wyraź to wszystko. Co chcesz powiedzieć? Co chcesz powiedzieć? Czy jest coś jeszcze, co chcesz dodać? Jedna piosenka będzie mi zawsze ciebie przypominać. I tu czas na piosenkę. Piosenka od tej osoby dla ciebie. Ich troje, a wszystko to, bo ciebie kocham. Mówiłam, że to jest warte. Warte, kochani, warte. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Porozmawiajcie ze mną w komentarzu. Dajcie mi znać, co wynieśliście z tego czytania, jak z wami bardzo rezonuje. Cieszę się, że byliście. I do zobaczenia wkrótce. I teraz bierzemy sobie talię drugą. Złoty tarot. To był twój tarot. I zobaczymy, twoja osoba, skomplikowana relacja. Skomplikowana relacja. Skup się, proszę, wtedy, gdy ja tasuję. Skup się. Skomplikowana relacja, twoja osoba. Skomplikowana relacja, twoja osoba. Myśl w tym momencie, proszę cię, myśl. Bo to od ciebie zależy, od twoich myśli. Chciałam zobaczyć, co między wami jest teraz. Co jest między wami? Co jest między wami? Co jest między wami? Co jest między wami? Co jest między wami teraz? A ja. Tutaj jest gorzej niż tam. Zobaczymy, co będzie, ale tutaj jest trudniej. Wybraliście to talię, bo u was jest ciężej niż tam, jak słuchaliście tamtej opcji. Jak nie, to z ciekawości sobie posłuchajcie tamtej. Zobaczycie, że u was tam mniej się odnajdziecie, a bardziej tutaj. Piątka monet pokazuje, że ktoś się czuje bardzo źle. Smutny, niekochany, niepotrzebny, nic mi się nie układa, nic mi się nie udaje. Cały czas jest pod górkę. Ktoś mnie zostawił. Już takie mam ciężkie przeżycia,
I dalej jest źle. Już myślałam, że teraz będzie lepiej. Tym razem się uda. Ale jest ciężko. Bardzo jest ciężko. Czuję chłód, mróz i taki trud ogromny. Jeszcze tak daleko mnie czeka ten punkt, do którego idę, a ja nawet nie wiem, jak mam tam dojść. Nie wiem, jak mam wyjść z tej sytuacji. A jeszcze tak daleko mam iść. A jeszcze tyle przede mną, a już nie mam teraz siły w tym momencie. Tutaj jest akurat bardziej kobieca energia. Tutaj czujemy, bo widzicie księżyc, kapłanka, to znaczy kobieta. Jeżeli mężczyzna jest bardziej tutaj w tej relacji, w tym związku taki delikatny, z intuicją, to może być również mężczyzna. Bo tu pamiętaj, że i ten, który ma między nogami penisa, o Boże, już mi YouTube zablokuje, i czy kobieta, która ma co innego, tak? To nieważne. Ważna jest ta energia, bo czasami bywa tak, że mężczyzna ma dużo pierwiastka żeńskiego i to nawet w zachowaniu widać. A czasami bywa, że kobieta ma silny charakter. Lubi nawet kobiety, podobają się kobiece kształty, jest więcej tego pierwiastka. Nieważne, że w takiej ciele się urodziła. Dlatego tutaj osoba, która ma więcej tego pierwiastka żeńskiego, ma niesamowitą intuicję i najlepiej to porozmawiajcie i zobaczcie, który z Was ma taką intuicję, bo ta intuicja żeńska jest niesamowita, jeśli chodzi o Waszą przyszłość. Jeśli chodzi o przyszłość tej relacji. Ja bym proponowała, żebyś ty z tą osobą porozmawiał lub ty porozmawiała i zobaczcie, kto ma taką dobrą intuicję, to od razu będziecie wiedzieli, na czym stoicie i prawdopodobnie co będzie. Czy warto, czy nie warto. A czy warto, czy nie warto, to sobie zobaczymy teraz. Co będzie? Co będzie? Odejście od zmartwienia. Już gorzej nie będzie. Będzie dobrze. Nieważne, co teraz myślisz i co przechodzisz, a przechodzisz ciężar ogromny, to tak jak zmienisz swoje życie po tym, jak sobie tutaj porozmawiacie, lub ty, jeżeli uważasz, że ty masz świetną intuicję, to posłuchasz się swojej intuicji, zmienisz sytuację, odejdziesz od zmartwienia i to będzie najlepszy krok, jaki możesz tylko podjąć w swoim życiu. Bo karta Słońca pokazuje, że decyzja będzie najlepsza, najlepsza z możliwych. I cokolwiek zrobisz, naprawdę, uwierz mi. Najważniejsze, żebyś zostawił lub zostawiła to, co cię boli. Jeżeli ta relacja na przykład się ciągnie nie wiadomo jakiego czasu i nie widzisz tutaj punktu już tego, do którego idziecie, tylko cały czas jest źle, krytycznie, no to pewnie to zostawienie tej sytuacji, no nie tej relacji. Bynajmniej jakiś ruch, jakaś zmiana, jakieś odejście. Szóstka mieczy to jest jedna z najlepszych, z najbardziej pozytywnych kart mieczowych. Chociaż żadna mieczowa nie jest dobra, to właśnie szóstka jest dobra. To jest odejście, bo już naprawdę jest mi źle. Nie wiem, gdzie mam płynąć, nie wiem, gdzie jest ten ląd, ale wiem, że już czas zostawić coś. To znaczy, jeżeli zostawicie problemy oboje razem, wspólną drogą, lub ty sam, bez tej osoby, to jest najlepsza decyzja z wszystkich. Nie mogę teraz dokładać kart, bo to nie jest czytanie prywatne, żebym ja ci teraz mówiła, raczej zostaw, no bo przecież 50 następnych osób może mieć inną sytuację. Także to nie jest tak też dobrze tak do końca mówić, no bo każdy z nas ma inną sytuację. Nie każdemu naprawdę teraz będzie to pasować. Gdybym nawet położyła 50 tu talii, to i tak na tej jednej talii może ileś tam osób być, z różnymi sytuacjami trochę. Ale zawsze coś jest dla ciebie. Bo raczej ja zawsze rezonuję z ludźmi. Mało jeszcze się nie spotkałam tak, żeby ktoś mówił, że się nie sprawdziło, ale pewnie już nigdy do mnie nie przyszedł, to swoje drogo. Ale zawsze jest dużo prawdy. To także tą prawdę weź, co uważasz, że już nie, to tam do końca nie dosłuchuj, ale jakieś tam źdźbło zawsze tu jest. Co wybierasz, jeżeli dobrze się skupiać, to zawsze coś jest. A jeżeli uważasz, że ja z tobą nie rezonuję, to po prostu nie oglądaj moich filmów, chyba że z ciekawości się pouczyć kart. Bo tak to powinniśmy rezonować, naprawdę. Słuchaj mnie, ta sytuacja jest trudna, ale twoja intuicja albo tej osoby jakoś tutaj wpłynie na to, co macie zostawić, żeby zmienić sytuację na super sytuację, która będzie naprawdę tak radosna, tyle szczęścia wniesie w życie twoje, bo dla ciebie robię te karty, nie dla tej osoby. I teraz weźmiemy sobie wiadomości od tej osoby. Skup się proszę na swojej osobie, dobrze? Zobaczymy, co ta osoba chce ci powiedzieć. Może też tutaj dużo wniesiesz, tak jakby z tych wiadomości.
co ta osoba chciałaby Ci powiedzieć, proszę. W którym to kierunku ma iść dla większości? Czy właśnie razem, czy nie? Czuję, że ktoś musiał Cię mocno skrzywdzić. W sumie to energia też może być po części Twoja, ta piątka mieczy, tej po prostu takiej bezsilności. Bo pamiętaj, że energia jest zmienna tutaj. Jesteście oboje tu. Co ta osoba chciałaby Ci powiedzieć? Co by Ci chciała powiedzieć? Wszystko było dobrze, dopóki swoją zazdrością wszystkiego nie zniszczyłem. Lub nie zniszczyłam. Co byś chciał lub chciała powiedzieć, proszę? Czy Twoja rodzina polubi kogoś takiego jak ja? Jesteś wyjątkowa i masz dobrą intuicję, moja droga. No to wyszło, chyba wiemy, kto ma tą intuicję jednak. Już chyba teraz jasne, że to Ty. Przynajmniej nie musisz tej osoby pytać prawdopodobnie. Wiadomości, proszę. Wiadomości. Wiadomości. Co byś powiedział lub powiedziała dla tego kogoś, kto przyszedł usłyszeć to wszystko, tę całą prawdę? Dlaczego mi nie ufasz? Czy dałam Ci jakiś powód? Co jeszcze, proszę, dla Ciebie, od Twojej osoby? Zacznijmy raz jeszcze. New friends. Przyjaźń oczywiście. Tu mówimy o przyjaźni. Żeby ufać sobie, bo nie ma zaufania. Czy coś jeszcze, proszę? Czy coś jeszcze? Czy coś jeszcze? Pamiętaj, że wszystko można zacząć od nowa. No tak, new friends. Zobaczymy piosenkę. Czy jest jakaś piosenka, którą ta osoba by chciała Ci zadedykować? Myśl o tej piosence i o tej sobie. Jaka piosenka, uważasz? Ich troje, powiedz, że mnie kochasz. Co? Ich troje dzisiaj? Michał chyba przypomniał sobie, kiedyś było przyjemnie z Elą. Też chcę tutaj być blisko. Także, kochani, życzę Wam wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia i trzymajcie się. A tak w ogóle, jeżeli ktoś z Was też zna Michała, to chciałam powiedzieć, że ja się z nim kontaktowałam i też myśleliśmy o kartach, ale nie doszło do spotkania. Nigdy. Także widzieliśmy się oczywiście na żywo, ale mieliśmy umówieni na kartę kiedyś, ale do tego spotkania nie doszło, też jak był z Dominiko. Trzymajcie się, kochani, życzę Wam wszystkiego najlepszego i zaraz będę nagrywała filmik, co myśli, czuje, zamierza, plus wiadomości. Bye, bye, pa!